Cześć, wszystkim ludzie, z tej strony czy jest Światek. Sorry, że może rozkływać kabel od myszki, kabel od ładowarki, ponieważ mi się telefon teraz ładuje. Ale nie o tym chciałem wam teraz z wami pogadać. Chciałem wam pogadać w sprawie, która najbardziej mnie chyba wkurwia w tym momencie. To jest to, co robi nasze kurwa polskie obywatelstwo. Polskie obywatelstwo Dobra, ja się z wami powiem wam, ja tak jak jest. Ja się nie interesuję polityką, znaczy sami, czasami to obejrzę, to TVN24 lub Polsat News, prawda? Fakt, raz to obejrzę, raz do roku. Chuj wie, co oni czy tam pierdolą. Ale jedna rzecz, która mnie najbardziej teraz wkurwia, naprawdę mnie wkurwia i to tutaj czuję, że mnie wkurwia, to jest to, że boli mnie to, co robi nasza Polska, co robi nasze polskie obywatelstwo. Polskie obywatelstwo chce, kurwa, przyjąć 200 tysięcy lub nawet, nie 200 tysięcy, nie 2000, nie 200 tysięcy, on chce przynieść 12 tysięcy jebanych, kurwa, uchodźców z Afryki, kurwa, gdzie, kurwa, wiecie jak jest, nie? Oni chcą dać im za darmo, oni chcą za darmo dać tym jebanym, kurwa, bambusom, chcą dać, kurwa, dom, kurwa, z Afryki. Jakby mi, kurwa, dali dom za free, to ja już bym, kurwa, dano się wyprowadził, kurwa, wyprowadził się z tego jebanego, kurwa, domu do jakiejś, kurwa, willi. Z dziewczyną. No gdzie tu jest, kurwa, sprawiedliwość? Co najlepsze? Co najlepsze, co oni chcą dać? Oni, kurwa, chcą ich sprowadzić do Polski i dać im domy za free. Chcą im dać, kurwa, pieniądze za free, żeby wszystko sobie mogli kupić. Chcą im dać, kurwa, żarcie za free, no ja pierdolę, gdzie tu sprawiedliwość. A teraz te, kurwa, kurwy, pierdolone szmaty, za przeproszenie, pójdą do jakiejś jebanej roboty. Co ja pierdolę? Kurwa, do jakiej roboty? Oni w ogóle nie pójdą do roboty. Te szmaty, te kurwy są za leniwe, żeby iść nawet do pierdolonej roboty. No sorry, ale tak jest. Tak jest, że kurwa, oni... Dajmy na uwagę Niemcy, tak? Ja tam byłem w Niemcach, ja tam jeżdżę do Niemiec, cały czas tam jestem. Do pracy, lub tam na ferie, też do pracy. Kurwa wiem jak jest, i bany, kurwa, bambusy tam są i kurwa oni dostają mieszkanie od Niemców za free, kasę za darmo na free, na jedzenie, auta za free, rowery, żeby się mogli, kurwa, przejechać po jebanych Niemcach, kurwa. Co najlepsze, Polska chce im dać za nasze, kurwa, pieniądze, tak? Za ten hajs, co płacą wasi rodzice, oni chcą dać, kurwa, ten niebany hajs. Chuj z tego, że oni, kurwa, biorą, że nasza Polska bierze, kurwa, pieniądze od Unii. Ale, kurwa, te pieniądze od Unii chcą im, kurwa, przeznaczyć, żeby oni mieli tu dobrze. I co, i teraz pytanie do was. Czy wy będziecie chcieli, kurwa, płacić na tych jebanych uchodźców? Bo ja, kurwa, nie zamierzam. Naprawdę, ja nie zamierzam płacić, żeby oni, kurwa, mieli dobrze w Polsce. Zadaj sobie teraz to samo pytanie, ty. Ja nie zamierzam. Ponieważ to jest, kurwa, gówno. To jest, kurwa, bez sensu. Dajmy sobie przykład, po raz kolejny wracam do tych Niemców. Niemcy, kurwa, im dali. Kurwa, sprowadzili do tych Niemiec, nie wiem, 12 tysięcy. Nawet 20 tysięcy jebanych uchodźców, kurwa, gdzie nie mają pracy. Kurwa, jebane turasy, muzułmanie, kurwa, Afrykanie, no kurwa, co tam jeszcze? Co najgorsze, idziesz sobie, kurwa, przeżenie drogą, gdzie masz, kurwa, ograniczenie 30 na godzinę, ten bambus, kurwa, pierdolony ci pojedzie setką. No i kurwa, gdzie tu sprawiedliwość, no kurwa, no panie. Aż sobie, kurwa, muszę zapalić, bo... No ale ja przepraszam. Ja przepraszam, nie mam zamiaru na nich płacić, nie mam zamiaru kompletnie na nich żyć. Nie mam zamiaru na nich płacić, żeby oni sobie mieli w Polsce dobrze. Ja powiedziałem, i teraz zauważ tak, nie? Stoisz sobie na jakimś parkingu, kurwa, nie wiem, Galeria, kurwa, Carrefour, Kaufland, Biedronka, Lidl, kurwa, Lewiatan, ABC, kurwa, Spożywczak. Chuj wie tam, co wy macie w tych swoich wioskach, w miastach, chuj wie, nie?
I sobie teraz pomyśl tak. Spotykasz takiego jebanego kurwa drewniaka. Kurwa muzułmanina, turasa, kurwa murzynka bambo, albo co tam jeszcze innych. I kurwa jesteś sam, idziesz załatwić swoje sprawy kurwa w Kauflandzie, w Carrefourze, w galerii. Nie macie godziny, lub nawet dwie. Przychodzisz kurwa do auta, nie masz lusterka. Kurwa na dzień, dwa, tydzień później jak kurwa chcesz jechać do tego samego sklepu i kurwa on ci podchodzi jak chcesz wysiadać do jebanego sklepu, on ci kurwa mówi, że ma kurwa lusterko z tego samego kurwa modelu za cenę taką i taką i co najlepsze, z tego samego rocznika kurwa którego ty chcesz. Naprawdę, polskie obywatelstwo jest durne. Durne jest polskie obywatelstwo. Dlatego ja już powiedziałem. Jak ja kurwa skończę szkołę, wypierdalam z Polski, ja nie daję. Wypierdalam kurwa do Niemiec. Tak, bo w Polsce kurwa zarobisz 1200, a w Niemczech zrobisz kurwa 1600 kurwa na 4 klasy, na 4 klasie jedynce. Euro kurwa, a nie złotówka. No jakbyś miał 4 klasy, 3 byś zarobił 2700 na miesiąc kurwa euro. To masz kurwa prawie 9000. Prawie 10 tysięcy kurwa złotych. A w Polsce, powiedz mi jedno, gdzie w Polsce wyżyjesz kurwa za 1200? Gdzie? W dupie kurwa. Dlatego najlepiej mówię, ja osobiście mówię, najlepiej żeby jechać, zarobić sobie kasę i wyjechać za granicę. Na przykład do Niemcy, Anglia, kurwa, Francja, Włochy, Belgia, Spa, Monza, kurwa, Manicur, Le Mans. Tam gdzie inni jeszcze, tam gdzie inni nie byli. Tam gdzie kurwa nie dochodzą te jebane kurwa uchodźcy. Dobra, ja się trochę odgadałem 7 minut, przepiebałem, ale... Teraz pytanie już mi do ciebie. Czy ty, napisz w komentarzu, odpowiedź swoją. Czy ty kurwa chcesz na nich płacić, czy wasi rodzice są na chcą płacić kurwa na tych jebanych uchodźców, co, gdzie oni nawet kurwa do roboty nie pójdą. Bo kurwa, co w Niemcach było, coś takiego, jak ja byłem w robocie. Jest turas, nie? Trzech turasów. Oni mówią, są w pierwszy dzień w robocie, drugi nie przyszli, ponieważ mówili do Hermana. Szefie, to jest robota dla mnie za ciężka, ja się zwalniam. Gdzie tu kurwa jest sprawiedliwość? Czemu te jebane turacy, czemu te jebane kurwa brudasy, ścierwa kurwa nie chcą pracować? Powiedz mi to. Powiedz. Nienawidzę brudaców, nienawidzę cyganów, wszystkiego co kurwa śmierdzi. Nienawidzę ich chuj. Dobra, zaraz mi już rozgadałem, ale to co miałem do powiedzenia, powiedziałem. No. Trzymajcie się i cześć.